Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem. Ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Kierowniku, co tam zrobili? I tutaj też. Panie Sławku! Panie Sławku! Panie wiesz, tu uprzedzam. Pan pozwoli, panie Sławku. Ja ci tą Zygmunta... Jest... Szybko, szybko, szybko! Chwileczkę, przepraszam. Panie Sławku, panie Sławku. Raz. Tak, panie Sławku. Raz. Tak, i na gablotę. Na naszą gablotę. Dziękuję. Dajcie w mojej bajce, dziś zagram na fujarce. Ile? Kto czekam? Ile jest operatorem kamery i sprawdzę, czy nie widać. Is my face in here? Yes. And then the all okay. Dobra. No. A gdyż Marka Gdyla pokazał, że dzisiaj będziemy robili cupcake. Pandan chiffon cake. To jest bardzo popularne tutejsze. Bardzo popularne tutejsze ciastka. Znaczy muffinki. Babeczki, po naszemu babeczki. Powiem wam teraz tak. Ja mam uproszczony przepis. Znaczy sam go uprościłem, bo nie będę się bawił w pierdoły, ale powiem wam dokładnie, że powinniście mieć z 80 ml mleka kokosowego. Te mleko kokosowe powinno się wygotować z posiekanym liściem pandanu. Później trzeba podczekać, aż ta esencja opadnie na dno. Zlać tą wodę, ten sok, który jest nieprzydatny i niekolorowy. Jeżeli posiekacie pandan i ugotujecie go w mleku kokosowym, to on się oddzieli. Do góry wyjdzie niepotrzebny sok, który nie ma barwnika i nie ma smaku, a na dole zostanie gęsty sok, który powinniśmy użyć do tego pandan chiffon cupcake. Dlaczego pandan chiffon cupcake? To jest takie coś jak czekolad fondant. Na pewno będziecie rozumieli, bo ciężko mi teraz znaleźć, tyle tych języków mi się miesza, że ciężko mi polskiego języka znaleźć. Przepraszam za to. Ale wiecie, suflety, czekoladowe suflety, o. Coś w tym rodzaju. Ale to będzie pandanowy, czyli ta tutejsza wanila. Trawa pandan. Jest cały filmik, zrobiłem o trawie pandan. I zabieram się właśnie za robienie. Jeszcze wam tylko pokażę. Pamiętajcie, że tutaj większość takich opakowań różnych, foliowych, nie tylko, jest zamykana w ten sposób. Widzicie ten spinacz? Nie wiem, czy go widzicie. Tu jest spinacz. I bardzo często te spinacze można znaleźć w cieście. Bardzo, bardzo często. Mąka, cukier spinane są tutaj na takie właśnie spinacze małe i bardzo często można je znaleźć w ciastach różnego rodzaju i kalibru. Ja mąkę zawsze przesiewam. Nawet proszek do pieczenia przesiewam. Dobra. Tnę materiał, znaczy kończę w tym miejscu i zaczynam od nowa. Okay? Bo mi kamerka mi świruje, bo jest gorąco. Dobra. Wróciłem z powrotem. Krótko powiem wam o składnikach. Ja poszedłem na skróty. Mam mleko kokosowe i mam barwnik pandana. Zapach i zarazem barwnik pandana. Nie wiem, w jakiej ilości muszę tego użyć, ale za dużo, jeżeli tego użyję. Ciasto będzie gorzkie, bo to w dużej ilości jest gorzkie. Wanila w dużej ilości też jest gorzka, niedobra. To mam to. 750 ml, 75 ml. Ja robię to, powinno być na 8 muffinek, może na 8 takich muffinek albo 10. Zobaczymy. Tutaj jest troszeczkę mniej, ale to jest gęste i w razie jak ciasto będzie za gęste, dodam troszeczkę wody, znaczy mam za 10 ml wody do tego mogę dodać, bo to jest zgęszczone mleko kokosowe. I teraz tak, 60 gram, tak jest napisane w przepisie, 60 gram żółtek jaj kurzęcych.
Tu jest o 10 gram więcej. Jajko w sumie ma od 50 do 60, jajko całe ma od 50 do 60 gram. Typowo, tak? Czyli jeżeli będą duże jajka, to użyjemy 3 żółtek, małe jajka 4 żółtki. No teraz tak. Te żółtka, 60 gram żółtek. Odmierzamy sobie 85 gramów cukru. To jest cukier, ja używam cukru bardzo drobno mielonego, bo ja nie mam miksera. To jest cukier, który to jest cukier mielony, ale jeszcze nie puder. To nie jest jeszcze cukier puder. Nie wiem, czy widzicie. To jest bardzo drobno mielony cukier, ale jeszcze nie cukier puder. 85 gramów musicie mieć tego razem. Dlaczego? 25 gramów cukru utrzemy z jajkami. Ja używam takiego miałkiego cukru, dlatego że po prostu tutejszy cukier jest gruby, już wam kiedyś pokazywałem, jest bardzo gruby. Ucieranie jajka czy robienie masy bezowej, będziemy taką robić, robienie masy bezowej z takiego cukru to jest po prostu katastrofa, dla mnie robiąc to ręcznie. I teraz tak, cukier odstawiamy, resztę cukru będziemy ubijali wraz z białkiem. 50 ml oleju, żeby jakiś tłuszcz był w środku. Szczypta soli, ja dałem szczyptę soli do białek. I teraz 80 gram mąki. Do fondon, czekolad fondon, ja używałem mąkę pszenną, ale 00. Bardzo cieniutką mąkę 00, taką jak do makaronu się używa. Do tego dałem 3 gramy proszku do pieczenia. W sumie powinno być 1,5 grama proszku do pieczenia. Ja robię pierwszy raz ten przepis. Tutejszy, to jest przepis tutejszy, wam powiem. I ten kokosowe mleko jest trochę ciężkie. Powinno być lżejsze. To jest bardziej tłuszczowe. Dlatego dam troszkę więcej proszku do pieczenia oczywiście. Jeżeli damy za dużo, to one nam pękną. Prawdopodobnie i tak pękną, chociaż zastosujemy tutaj temperaturę jakieś 125 na 20 minut. W takiej prędkości będziemy je piec. Szczyptę soli, 80, to jest 80 gram mąki, 3 gramy dokładnie powinno być. Proszku do pieczenia, jadam 1,5 grama, jadam 3 gramy proszku do pieczenia, 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia. 75 ml. Powiem wam od początku ten przepis. To jest tak. 75 ml mleka kokosowego. 60 gram żółtek kurzęcych. To jest, jeżeli jajka są małe, 50-gramowe, to będą 4 żółtka. Jeżeli są duże, 60-gramowe, to przeważnie 50-60 to jest gramaż jajka. Tylko mamy 3. 25 gram cukru dosypujemy do jaja. Już bardziej obrazowo nie mogę wam powiedzieć. To utrzemy, do tego damy te 75 ml mleka kokosowego. Tak? Do tego damy tego pandanu. I na końcu do tego dolejemy ten olej. Zrobimy taką mokrą masę. To 80 gramów mąki dosypujemy troszkę proszku do pieczenia. 1,5 grama, 3 gramy. Dla mnie, jak według mnie 3 gramy jest ok. Tutaj nawet widzicie, specjalnie nie mieszałem jeszcze i później. Te białka, które zostały, bo tutaj wagowo jest 150 gram, ale to się zazwyczaj używa tych białek, które zostały nam z oddzielania. I reszta cukru, czyli 60 gram cukru. Szczypta soli jest tutaj w jajkach i to razem zrobimy taką masę bezową. Dobra, bardzo prosta robota. Widzimy się za chwilę, jak trochę utrę już tych jaj. Dobra, jajki utarłem, zobaczcie, jaka ładna masa taka z
zmieniła kolor. Zmieniła kolor na taką białą. A bałaganiłem trochę. Teraz do tego dodamy. Widzicie, to moje mleko kokosowe jest gęste. To powinno być troszkę rzadsze. Pamiętajcie, że te wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokrojowej, żeby nie było zimno. Ja wam powiem tak. Ja tu sobie doleję trochę wody. Po prostu tą wodę też tutaj dodam do tej masy. Czyli będę miał jakieś 75 minut. Zrobiła się taka rzadsza. Dobra, to możemy wrzucić. Teraz dodamy barwnika pandanowego. Teraz dodam barwnika pandanowego. Nigdy nie wiem, ile po prostu mam tego dodać, bo nigdzie tego nie ma. Po prostu na oko zbudujemy, zrobimy kolor. Zaczynam pandan łamie. Myślę, że tyle będzie wystarczająco. To jeszcze się trochę rozjaśni. Barwa. Barwa ładna. Oczywiście to się jeszcze rozjaśni, bo jak dodam mąki, dodam odbitych, to będzie jaśniejsza barwa, ale... To są bardzo nieporęczne te pudełki. Zawsze mi coś tutaj ucieknie. Z tego pandanku. Norma! Norma, zimna norma jest. No, ale żeby nie było bałaganu w kuchni, trzeba by wyczyścić. Ice cream! Na razie, norma. Dobra. To już mamy zrobione, jeszcze nie. Do tego dodamy olej. Dodamy jeszcze olej. Olej. Zrobiła się taka zielona masa. Do tej masy dodamy mąkę. Mąkę ze szczyptą soli. Tutaj dodałem jedną szczyptę soli i jedną taką mniejszą szczyptę soli do ubijania białka. Dobra. Dodamy mąkę tutaj. Muszę to przełożyć do większego. Do większego, bo to będzie małe. Dużym będzie wygodniej. Dużym będzie wygodniej walczyć. Wszystko dobrze wybierzemy. Przełożymy. Nic nie zostało. Łatwiej się mieszam. Chyba. Taka ładna masa się zrobiła. Zielona. Musiałem. To jest tylko czuć pandan, dobre? Dobre, dobrze czuć pandan. Teraz będziemy ubijali białka. Pamiętajcie, żeby umyć, chyba że macie dwie. Możecie sobie... To możecie sobie użyć kawuszyku. Bo czasami się może tak zdarzyć, że jak nie umyjecie. Jak nie umyjecie, to po prostu białka się nie ubiją, nie zetną się w ogóle. Zaczynam ubijać. I powoli dodaję tu. I odbijamy dalej.
Łyżkę parę razy ubijamy, aż w końcu zrobi się masa taka masa bezowa. Wracam za chwilę. Widzicie, masa bezowa jest prawie ubita. Jak już zostawia takie o. Nie wiem, czy to widzicie, takie zostają takie górki. To już jest prawie dobra, można jeszcze taka. Dodaję to. Taka masa bezowa, taką masę bezową będziemy dodawali do tego naszego bezowego lejka. Ja tylko rozstawię piekarnię. Zaraz wracam, tylko się przygotuję. Dobra, wróciłem i teraz mamy to. Mamy ubite białka z cukrem. I będziemy dodawali. I będziemy wolno mieszali, pamiętajcie. Żeby wolno mieszać, żeby tego nie... Żeby nam ta piana się nie popsuła, nie? Żeby nie mieszać trzypaczką, bo to całe rozbijemy całą pianę. Chodzi o to, żeby ta piana nam podnosiła ten, podniosła nam tę ciasteczkę. Pianę wywalamy, pianę wywalamy tutaj do tego. I ładnie to wymieszamy. Patrzcie, jaki ładny kolor. Ciekawe, czy zmieni się po... po upieczeniu. Zawsze trochę się zmieni na jakiś brązowy, ale fajnie by było, jakby się zachował. Znaczy na wierzchu ta warstwa, co się będzie bezpośrednio stykała z ciepłem, to się utleni i zmieni się na brązowawy, a reszta ciasta może zostać. Jak myślicie, taki kolor tondanu wystarczy, nie? Widzicie, taka ładna masa się zrobiła. Teraz taka ładna masa się zrobiła. Piekarnik 120 na 20 minut. 125 na 20 minut. Nie wiem, pierwszy raz to piekę, także zobaczymy, co wyjdzie. Nie mam jak tego. Nie mam pochelki, zostawiłem w domu. Będę musiał się bawić takim dziadostwem. Może by to przelał do tego, z tego lat. To jest chyba najrozsądniejsze wyjście. Trzeba się tutaj wydać z tego. O, przelejemy. Nie wlewamy tylko 3/4, pamiętajcie, nigdy nie wlewamy więcej. To jest niekończący się ruch na tej ulicy, nie? A zobaczymy, jak tego nie sprzedam,
To jest przepis, ten jest koreański. Ten przepis to jest koreański, ale tutejsi Indonezyjczycy bardzo lubią koreańskie jedzenie, wiecie? To jest wcale nie lubią europejskiego albo amerykańskiego, wcale nie. Dla szpanu noszą amerykańskie ciuchy, ale tak naprawdę to oni tam nie lubią tego, bynajmniej jedzenia. Japońskie albo koreańskie to tak, ale nie amerykańskie. Dobra, zobaczcie, ile tego wyszło. Dobra. Jeszcze jedną nie będzie, to podolewam po troszeczku jeszcze. Bliska, jak napaciałem. Tak wyglądają. Trochę są napaćkane, ale to tam jest mało ważne. Piekarnik jest gotowy. Około 125 góra dół. Tylko potrzebuję ręki jeszcze jednej. Po prostu chodzi o to, żeby piekarnik otworzyć i załadować zawartość. Dwadzieścia minut, 125 na 20 minut. Zobaczymy, co z tego będzie. W razie co mamy patyczek, będziemy sprawdzali. No, zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się za chwilę. No, widzicie, jak rosną? 10 minut minęło i zobaczcie, jak ładnie rosną. To są takie właśnie, ta temperatura, te białka, to po prostu ma się tylko ściąć. Jest mało, dlatego jest tam mało mąki, żeby te białka po prostu potrafiły i miały siłę, żeby się ściąć. Zobaczymy, czy popękają. Nie chciałbym, żeby popękały. Nie pękajcie. Okej, nie będę wam już tutaj zanudzał. Poczekamy jeszcze 10 minut, sprawdzimy. Trzeba będzie wentylator wyłączyć, żeby nie opadły, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczymy, co się będzie działo za następne 10 minut. A jak nie, no to wtedy jeszcze trzeba będzie przedłużyć o 10 minut. Po prostu robię pierwszy raz, nie? Nie wiem, co będzie. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają, nie? Tfu, żeby tylko nie zapeszyć. Została niecała minuta. Ciekawe, czy są upieczone, co? Czy dodać im jeszcze z 10 minut? Tutaj z tej strony, jak zwykle, są mniej tak widać upieczone. Tam, z tamtej strony zawsze są lepiej upieczone. One są na białku. Czy opadną, czy nie opadną? Wiecie co, ja dam zapobiegawczo, dam im jeszcze z 5 minut, co? Zostawimy jeszcze 5 minut jeszcze im dam. Nie jestem pewny co do, czy już się ścięły, czy nie. No, po jednej godzinie babeczki są gotowe.
Godzina czasu, ja piekłem w 120, ale zobaczcie, bynajmniej u góry nie zmienimy dużo koloru, lekko żółkły, ale koloru nie zmienimy. Myślę, że są upieczone w środku. Ale sobie ostygną spokojnie. No może nie spokojnie, nie, może już wystawię je do sprzedaży. Jeszcze ciepłe wystawię do sprzedaży, a my zaraz jedną sobie, tylko troszkę tą taką z dwoma dziurami. Damy jej, żeby trochę ostygła. Sobie ją ciapniemy, nie? Posmakujemy sobie. Zrobimy testa, czy jest dobrze na pandan. No. Także za chwileczkę test. Okej. Okay. Beczki są gotowe, robimy test. Dobra. Dobra jest do testu. Może trochę tak odeszło, ale kolor się tutaj zachował. Trochę opadły, kolor się zachował. Wyglądają ładnie, nie? One są jeszcze ciepłe, także jak ostygną, to będą całkiem inaczej. Trochę jest gniotłem po przekrojeniu, ale wyglądają elegancko zielone, nie? Doing tester. Pandan? Pandan? Zobaczcie, jaka fajna gąbka. Mięciutkie. Dobre. Kurang manis. Mana manis untuk? Manis ini. Cukier akurat w normie. A gula. Bila mówi, że są za mało słodkie. To na górę damy, one powinny być jeszcze mieć jakieś tam bite śmietany, jakieś kremy, ale ja kremów nie będę robił, to jest za gorąco. Ale tekstura rozpływają się w ustach. Dobra. Ale to jest bigula. Gula halus. Gula halus on to. No. No dziękuję. Cukier puder na górę. Powiem wam, że całkiem inne. Całkiem inne, bardzo, ale są słodkie, jak dla mnie to są dosyć słodkie. Ale są całkiem inne jak te babki, te wszystkie babki. Całkiem inne jak te wszystkie babki i babeczki. Pozdrawiam was serdecznie, wpadajcie na kanał. Ten przepis jest naprawdę dobry, tylko muszę sprawdzić dokładnie temperaturę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Hej.